zabrać głosu, ale chciałam przypomnieć i powiedzieć, że nie głosowałam niestety za panem marszałkiem wtedy, kiedy była dyscyplina, żeby pan został w tamtej kadencji marszałkiem. I myślę, że nie zmienię tego zdania. A co minęło do meritum, pani 15 sekund, panie Lasy proszę. Państwowe, które zatrudniają ponad 25 tysięcy leśników, nie korzystają z pomocy państwa. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska jest liderem kwestii powierzchni lasów, tak też zarządzanych przez państwo. Lasy zajmują obszar prawie 9 264 tysiące hektarów, czyli prawie 29,6% całej powierzchni Polski. Wczoraj na Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych rozmawialiśmy na temat polecenia wydanego przez panią minister Paulinę Henik-Kloskę, minister klimatu i ochrony środowiska, w sprawie wstrzymania czy ograniczenia pozyskiwania drewna i innych prac w lasach znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji dotyczącej, jakie są szacowane skutki dla gospodarki państwa w związku nie z pozyskanym drewnem, jakie są skutki społeczne, jakie są skutki dla Podkarpacia, przede wszystkim terenu Bieszczad i Roztocza, w ten sposób, że wyłączono z województwa podkarpackiego z tego prawie 18 784 hektary. W jaki sposób to polecenie wpływa na plany urządzania lasów? Szanowny Panie Marszałku, w jaki sposób